3 października wspominamy błogosławionego Kolumbana Józefa Marmion, prezbitera. Ojciec Kolumbian Marmion był jednym z największych dwudziestowiecznych nauczycieli życia duchowego. Jego słowa i nauki były drukowane w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy w wielu językach. Sięgali do nich papieże Pius X, Benedykt XV i Pius XII. Kolumbian w swoich tekstach odznaczał się wiernością nauce katolickiej, wyrazistości stylu i bogactwem myśli, dlatego zaliczany jest do ojców duchownych chrześcijańskiej Europy. Przyszedł na świat 1 kwietnia 1858 roku w Dublinie w Irlandii. Dzień narodzin, prima aprilis, objawił się w jego charakterze. Zawsze był pełen radości. Sam często o tym mówił. Urodziłem się pod znakiem prawdziwych wygłupów. Był 7 z 10 dzieci w ubogiej rodzinie szlacheckiej. Jego matka była z pochodzenia francuską. Wcześniej śmierć zabrała jej 2 synów. Dlatego razem z mężem błagali świętego Józefa, by zesłał im kolejnego chłopca. Gdy przyszedł na świat, z wdzięczności poświęcili go Bogu i dali mu na imię Józef. Chłopiec w 1868 roku rozpoczął naukę w szkole prowadzonej przez augustianów, a w roku 1869 kontynuował ją w gimnazjum jezuickim. Jego ulubionym zajęciem w tym czasie było łowienie ryb w morzu. Od najmłodszych lat otaczał szczególnym kultem Matkę Bożą. W 1874 roku wstąpił do seminarium diecezjalnego w Dublinie. Tam budował swoją duchowość wokół tajemnicy męki pańskiej. Prawdopodobnie wtedy nabrał zwyczaju codziennego rozważania stacji Drogi Krzyżowej. Pozostał temu zwyczajowi wierny do końca swoich dni. Pragnąc opanować wrodzoną nadmierną wesołość, upodobał sobie ćwiczenia w milczeniu. W seminarium został wyróżniony przez Boga szczególną łaską. Przeżył prawdziwe objawienie. Miał potem wrażenie, że rzucono światło na nieskończoność Boga. Trwało to tylko chwilę, ale towarzyszyło mu przez całe późniejsze życie. Nie mogąc studiować na terenie Wielkiej Brytanii, gdyż katolikom zabroniono zdobywania wyższego wykształcenia, Józef kontynuował naukę w Kolegium Kongregacji Rozkrzewiania Wiary w Rzymie. Ukończył ją z najlepszą oceną i złotym medalem. Tam też w dniu 16 czerwca 1881 roku przyjął święcenia kapłańskie. W tym samym roku powrócił do Irlandii i został wikariuszem w Dondrum. Po drodze do domu wstąpił do klasztoru benedyktynów w Marecus. To, co tam przeżył, zaważyło na jego przyszłości. Całkowite oderwanie od świata, piękna liturgia, nieustanne modlitwy i całkowite posłuszeństwo Bogu i przełożonym wywarły na nim tak wielkie wrażenie, że obiecał opatowi, że jak tylko będzie to możliwe, powróci i przywdzieje habit benedyktyński. Nie było to jednak takie proste. Został mianowany wykładowcą filozofii, greki i francuskiego w swoim dawnym seminarium. Równocześnie pełnił obowiązki kapelana w klasztorze redemptorystek i w więzieniu kobiecym. Dopiero w listopadzie 1886 roku za zgodą biskupa wstąpił do benedyktyńskiego nowicjatu. 10 lutego 1888 roku złożył śluby czasowe i przyjął zakonne imię Kolumban na cześć wielkiego irlandzkiego świętego. Pierwsze miesiące nie były łatwe. Mistrz nowicjatu był człowiekiem nader surowym i niełatwo było Kolumbanowi dostosować się do wszystkich wymagań. Po 3 latach złożył jednak śluby wieczyste. Posłuszeństwo i pokora pomogły mu pokonać trudności surowego życia we wspólnocie i odnaleźć pokój wewnętrzny. Był pomocnikiem magistra nowicjatu, uczył chłopców w szkole klasycznej, głosił Ewangelię w pobliskich parafiach. Zaczęło się niepozornie. Ojciec Kolumban słabo sobie radził z francuskim, ale miejscowy proboszcz nie miał wyboru, a potrzebował kaznodziei. Po zakończeniu rekolekcji przyszedł do klasztoru i powiedział opatowi: „Jeszcze nigdy nie miałem w mojej parafii takiego kaznodziei. Nigdy dotąd tak bardzo nie poruszył słuchaczy”. W ten sposób zaczęła się misja Kolumbana jako kaznodziei i przewodnika duchowego. Wielu ludzi,
zarówno świeckich, jak i duchownych, zaczęło szukać u niego pokrzepienia i rady. 13 kwietnia 1899 roku Columban z niewielką grupą mnichów udał się do Lovanium, aby założyć tam klasztor Mont Cesar. Wkrótce został mianowany jego przeorem. Wykładał teologię dogmatyczną na miejscowym uniwersytecie, był spowiednikiem karmelitanek bosych, prefektem i kierownikiem duchowym kleryków. Dał się poznać jako wybitny kaznodzieja w Belgii, Francji i na Wyspach Brytyjskich. W dniu 28 września 1909 roku został wybrany na opata w Morenzus, we wspólnocie, która liczyła ponad 100 mnichów. Prowadziła wydawnictwo, gimnazjum klasyczne, szkołę rzemiosł artystycznych oraz duże gospodarstwo rolne. Columban troszczył się o rozbudowę opactwa i o porządne wykształcenie zakonników. Otoczył opieką mnichów anglikańskich, którzy wyrazili pragnienie przejścia na katolicyzm. Jego troska o dobro i bezpieczeństwo podopiecznych przejawiła się przede wszystkim w trudnych latach I wojny światowej. Z narażeniem życia przeprowadził młodych mnichów z okupowanej przez Niemców Belgii do Irlandii, gdzie w Edermin znalazł dla nich schronienie. Z tym okresem wiąże się zabawna historia. Gdy Columban chciał przedostać się przez granicę do Anglii, nie posiadając paszportu, został złapany. Próbował się jakoś wytłumaczyć, ale wszelkie argumenty nie przynosiły oczekiwanego skutku, więc w końcu powiedział: „Jestem Irlandczykiem, a Irlandczycy nie potrzebują paszportów, chyba że udają się do piekła, a ja nie zamierzam”. Dzięki temu przekroczył granicę. Jednak tragiczna w swoich skutkach I wojna światowa spowodowała napięcia także we wspólnotach klasztornych w Belgii, Niemczech i Jerozolimie, ponieważ miejscowe władze sprzeciwiały się obecności na własnym terytorium przedstawicieli wrogich państw. Wobec silnych nastrojów antyniemieckich po wojnie Columban odłączył opactwo Marensus od kongregacji w Buron. Zorganizował belgijską kongregację zwiastowania Najświętszej Marii Panny i napisał dla niej konstytucję. Jego konferencje, rekolekcje i odczyty zostały opublikowane w trylogii: Chrystus życiem duszy, Chrystus w swoich tajemnicach oraz Chrystus jako wzór dla mnicha. Zawarł tam wykład swoich poglądów w zakresie teologii i ascezy. Pisał między innymi: „Jezus Chrystus jest najwyższym celem wszelkiej świętości, boskim wzorem, danym przez Boga samego, aby naśladowali Go Jego wybrani. Chrześcijańska świętość polega na pełnym i szczerym przyjęciu Chrystusa przez wiarę i na udoskonalaniu tej wiary przez nadzieję i miłość”. Był jednym z największych autorytetów teologicznych i duchowych ówczesnej Europy. Swoją duchowość zbudował wokół osoby Jezusa Chrystusa, zwracając szczególną uwagę na posłuszeństwo i modlitwę. Wzorem dla niego był święty Paweł apostoł. Troszczył się o to, by zakonnicy posiadali rzetelną wiedzę teologiczną i zakorzenili swe życie wewnętrzne w nieustannej modlitwie. Popularność swych dzieł tłumaczył prosto: „Przyczyną takiego sukcesu jest to, że w owych pracach nie ma praktycznie niczego, co pochodziłoby ode mnie”. Columban odszedł z tego świata po nagrodę nieba w dniu 30 stycznia 1923 roku. 31 lat później rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny, zakończony w czerwcu 1999 roku. 3 września 2000 roku Columban został włączony do grona błogosławionych przez świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś w błogosławionym Columbanie, opacie, wzór ewangelicznej doskonałości. Spraw, abyśmy wśród zmiennych kolei życia całym sercem umiłowali sprawy niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.